Hejka wszystkim, witajcie w nowym filmiku na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek na temat lektur. I dzisiaj przygotowałam dla Was filmik o Balladynie, tak jak tutaj możecie zauważyć. I ja już bardzo dawno temu miałam tą lekturę i musiałam sobie mocno odświeżyć pamięć. Ale mam jeszcze notatki w ogóle sprzed tych kilku lat, jak się jeszcze uczyłam do egzaminu. I to są w sumie moje jedyne notatki, już nie robiłam do tego filmu Wam specjalnych notatek, także tutaj jakoś bardzo nie wspomogę. To co tutaj wklejam, to jest jedyne co mam i to jest właśnie notatki, z których ja się uczyłam do egzaminu. Natomiast teraz jeszcze przedstawię Wam krótkie streszczenie. Mam nadzieję, że się szybko uporam, nie chcę, żeby ten film był za długi, bo wiem, że też pewnie nie macie czasu na oglądanie mojej głupiej gadanie, bo macie mnóstwo innych rzeczy do nauki. Także trzymam za Was mocno kciuki na egzaminie ósmoklasisty i zapraszam tutaj wszystkich, którzy piszą w tym roku, albo może w przyszłym egzamin, albo po prostu chcą sobie przypomnieć. Także jest to książka Juliusza Słowackiego, jest to tragedia w 5 aktach i główne poruszone problemy jest to temat właśnie władzy oraz sprawiedliwości. Rodzaj literacki jest to dramat, a gatunek literacki tragedia. Dramat, czyli nie ma narratora, mamy tylko jakby dowiadujemy się całej akcji z dialogów bohaterów, no i mam tutaj też didaskalia, czyli ten tekst poboczny. Tragedia jest ogólnie jeden z gatunków dramatu właśnie, jego istotą jest obecność konfliktu tragicznego, czyli sytuacji, w której bohater zmaga się, ale nie może wygrać z siłami wyższymi, na przykład bogami czy przeznaczeniem, prawami moralnymi czy historycznymi. Czyli po prostu jest takiej sytuacji bez wyjścia, sytuacji tragicznej, że co by nie zrobił, no i tak będzie źle i tak skończy się to dla niego po prostu tragicznie. No i ogólnie tragizm jest to splot nieszczęśliwych zdarzeń, a także kategoria estetyczna stanowiąca istotę tragedii. Sytuacja, w której nie ma pomyślnego rozwiązania, nierozwiązywalny konflikt między dążeniami jednostki, bohatera tragicznego, a nieuchronnością katastrofy, która go spotyka. Czyli to jest właśnie trudniejszymi słowami opisane to, co przed chwilą powiedziałam. Czyli po prostu ten, wiecie, jeden, ta jednostka, ten jeden bohater, no już jest w takiej sytuacji bez wyjścia. No i dlaczego Balladynę akurat możemy uznać za bohaterkę tragiczną? Takie pytanie może się zdarzyć, także tutaj już od tego zaczęłam. Można ją nazwać bohaterką tragiczną, ponieważ cały jej tragizm polega na świadomości wyboru zła. Ona była świadoma tego, że robi coś złego, bo jak pewnie wiecie, zabija swoją siostrę, za chwilę przejdziemy do tego, jak to się dzieje. No ale jakby dokonuje się czyn bardzo niemoralny, wie o tym, że nie powinno tego robić, a mimo wszystko to robi, czyli z własnej woli po prostu się decyduje na coś takiego. Nie miała wyrzutów sumienia, a planowanie kolejnych przestępstw stało się dla niej codziennością. Może na początku przy zabijaniu swojej siostry jeszcze miała takie: oj, co zrobiłam, coś chyba jest nie tak, chyba nie powinnam tego robić. Wiadomo, to był jej pierwszy raz i no miała wtedy wyrzut sumienia. Ale już później była tak zmuszana do kolejnych przestępstw, żeby zatuszować to pierwsze, że no już tak naprawdę nie miała wyrzutów sumienia. Jedyne co miała przed oczami to właśnie rządza władzy i tylko tym się kierowała. Pozbawiona miłości, mordowała osoby, które rzekomo kochała. Na końcu przegrywa z siłą wyższą, przyrodą i ginie porażona przez piorun. Tutaj właśnie Wam zdradziłam już zakończenie, ale to jest też ważne, żeby właśnie tak na to spojrzeć, dlaczego jest bohaterką tragiczną. No, że tak naprawdę ten cały tragizm sytuacji prowadzi do tego, że no, jest w takiej sytuacji bez wyjścia. I jakby od tej pierwszej osoby, którą zabija, potem no, musi zabić te kolejne osoby i tak naprawdę na końcu musi umrzeć przez to, co zrobiła, bo sama musi na siebie wydać wyrok śmierci, bo jest do tego zmuszona. No, a że wydaje na siebie ten wyrok śmierci, to po prostu ten piorun ją, wiecie, siup, zabija. Dobra, wydarzenia dzielą się na prawdopodobne fantastyczne, realistyczne, fantastyczne ogólnie, no wiadomo, tak, tak po prostu jest. Już na jakiejś tam genezie, takich rzeczach nie będziemy się skupiać. Zarysowałam Wam ogólnie, na czym polega cały drama, cała tragedia. I teraz przechodzimy do streszczenia. Cała akcja zaczyna się w momencie, kiedy książę Kirkor, zapamiętajcie to imię, bo jest bardzo ważne, w ogóle tutaj będzie dużo bohaterów, dużo to się może mieszać, dlatego Wam tutaj wszystko wypiszę mniej więcej, taki ogólny plan wydarzeń, bo Balladyna będzie zabijać po kolei mnóstwo ludzi i to może się troszkę pomieszać. Ale zaczyna się od tego właśnie, że książę Kirkor chciałby po prostu, chciałbym mieć żonę i idzie w tej sprawie do pustelnika, wybiera się do chaty pustelnika, która jest położona blisko jeziora, blisko jeziora Gopło, z którym też będą się działy potem niezłe akcje. Idzie po prostu poprosić go o radę, co on ma zrobić, no i pustelnik mówi mu, że no na pewno nie wybieraj sobie takiej
nie szukaj jakiejś księżniczki, jakiejś takiej z królewskiego rodu, z królewskiego zamku, tylko idź po prostu do prostej chaty, takiego wiecie, skromnego domu i powiedział mu, że po prostu w tej skromnej chacie na pewno znajdzie sobie idealną żonę. No i pustelnik po tym, jak dał mu tą radę, jeszcze zdradził mu sekret, że w rzeczywistości jest królem Popielem III i tak naprawdę powinien rządzić, no natomiast Popiel IV już mu zabrał tak naprawdę tą opcję i tak naprawdę nie powinien rządzić. Powiedział, że kiedyś był właśnie władcą Gniezna i jako Popiel III rządził. Udał się na wygnanie i zabrał ze sobą, żeby ją ochronić, taką jakąś wspaniałą, cudowną koronę Lecha i zakopał ją gdzieś w lesie. Także właśnie, żeby ochronić. Więc tak naprawdę ten Popiel IV, który nosi koronę, to nie jest nie tak powinno być i to tak naprawdę jest wszystko niesprawiedliwe. No i Kirkor bardzo się poruszył tą historią i stwierdził, że no to on musi coś zrobić, on musi mu pomóc w takim razie. No i Kirkor stwierdził, że pomoże mu, uda się do Gniezna, żeby odzyskać jego koronę i żeby, wiecie, dostarczyć koronę po prostu do prawowitego władcy. I później jak sobie idzie Kirkor, już wie co ma robić, że ma iść do tej chaty jakiejś tam, wiecie, biedniejszej, szukać tej żony, to przychodzi do pustelnika Filon, który też mówi, że no kurde, no ja tam bym chciał taką piękną dziewczynę, w ogóle księżniczkę wspaniałą, a pustelnik mówi, weź i rob mi w łeb, jakby z takim podejściem na pewno nikogo nie znajdziesz nigdy i po prostu on poradził mu tak naprawdę to samo, żeby po prostu szukał w biedniejszej rodzinie i że wtedy na pewno kogoś znajdzie, a z takimi oczekiwaniami to na pewno za daleko nie zajdzie. Teraz akcja dzieje się, już przenosimy się w inne miejsce, nad jezioro Gopło i właśnie Goplana to jest taka królowa tego jeziora Gopło. Goplana, bardzo ważne imię. I jej tak jakby służącymi są Skierka i Chochlik, to są postaci fantastyczne. Ta Goplana jest taka nimfą wodną, która wydaje Skierce i Chochlikowi rozkazy. No i ta Goplana jest zakochana w Grabcu i wyznaje mu swoją miłość. Ogólnie ten Grabiec jest strasznym takim pijakiem, takim w ogóle menelem, można powiedzieć wręcz, więc nie rozumiem, dlaczego taka nimfa jeziora się w nim zakochuje, ale pomijmy już ten fakt. Jakby wyznaje mu miłość, a on sobie w ogóle z niej kpi, mówi, stara spada i jakby mi się podoba balladyna i w ogóle mam cię tutaj do pięt, mi nie dorastasz, wolę balladynę. No i Goplana bardzo poruszona tą akcją, nie poddaje się, stwierdza, okej, zdobędę serce swojego ukochanego Grabca, Menela, pijaka. I w tym celu właśnie używa do tego Chochlika i Skierkę. Istnieje taką intrygę, żeby Skierka i Chochlik zaprowadziły tego Kirkora, bo właśnie wie, że Kirkor się udaje na poszukiwania żony, żeby zaprowadziły Kirkora właśnie do tej chaty wdowy. Tam Chochlik coś, jakiś most psuje tak, żeby akurat Kirkor musiał iść tą drogą, żeby musiał dotrzeć do chaty wdowy, która ma dwie córki i stwierdziła, że właśnie Kirkor zajmie się balladyną, więc ona będzie miała Grabca tylko dla siebie, co nie? No, tak to sobie w głowie wymyśliła. No i tak się właśnie dzieje, Skierka z Chochlikiem doprowadzają Kirkora do chaty wdowy, takiej właśnie bardzo ubogiej, która jej córkami jest Balladyna i Alina. Balladyna to właśnie jest okrutna, bezczelna po prostu dziewczyna, natomiast Alina jest bardzo dobra, uczciwa, pomocna i taka, wiecie, wrażliwa. To jest taka właśnie kontrast pomiędzy tymi dwoma postaciami. No i właśnie tam Skierka z Chochlikiem nie wiedzą, w której z nich on, Kirkor, ma się zakochać, więc Skierka robi taki cyrk, że tak czaruje Kirkora, że ma się zakochać w obu dziewczynach. No i Kirkor jest taki, oj, no wdowo, chciałbym poślubić twoją córkę, ale wiesz, nie wiem którą, nie mogę się zdecydować, mam mętlik w głowie, obie są takie piękne, takie cudowne, po prostu się zakochał w nich od pierwszego wejrzenia, w obu naraz, tak właśnie, właśnie tak, bardzo mądra historia. No i zakochał się w Balladynie i Alinie i nie mógł się zdecydować, więc Skierka z Chochlikiem stwierdziły, okej, zrobimy tutaj taki konkursik mały, szepnijmy tam na ucho słówko tej wdowie, żeby powiedziała, że no robimy konkurs, która zbierze więcej malin w lesie, ta zostanie żoną Kirkora. No i wdowa to usłyszała, tam wiecie, stwierdziła, o Kirkor, siema, mam pomysł, zróbmy konkurs, która zbierze więcej malin, zostanie twoją żoną. On mówi, wow, super, świetny plan, dobra,
dobra, no i wszyscy są zadowoleni. Następnego dnia przenoszą się do lasu na zbieranie malin. I ogólnie tutaj też jest taka kontrastowa jakby podejście tych dwóch dziewczyn, bo Balladyna jest taka: o, okej, ja zostanę żoną, jest taka, wiecie, zacięta do walki, już widzi swoją przyszłość jako królowa, w ogóle nic się dla niej nie liczy. Natomiast Alina jest zadowolona z jakby możliwości, jaka ich spotkała, że albo ona, albo jej siostra po prostu będą szczęśliwe i będą miały, wiecie, super męża i jest po prostu zadowolona, jakby nie zależy jej po prostu bardzo na wygranej, bo wie, że jak jej siostra wygra, no to po prostu jej siostra będzie szczęśliwa i wtedy też ona będzie szczęśliwa. Tutaj widzimy właśnie jej bardzo dobre serduszko. Ale już wspominałam ważną kwestię, bo tej samej nocy ogólnie Chochlik miał za zadanie od jego plany wozić tego grabca pijanego zresztą po manowcach, w ogóle tak nim, wiecie, żeby... No, żeby w każdym razie nie dotarł do Balladyny i żeby nad ranem dotarł do niej. To sobie tak świetnie opracowała, że wiecie, pijany będzie, nie będzie wiedział co robi i żeby nad ranem po prostu przyszedł do niej, a nie spotkał się z Balladyną. No ale co, Balladyna, wiecie, nie wzruszona tym, że o, jutro będzie się biła o księcia, będzie zbierała maliny, będzie walczyła o swojego męża. I tam z nim, wiecie, po swojemu, to jak zwykle tiruriru i te sprawy i nie jest w ogóle, nie jest... I nie robi na niej wrażenia to, że z księciem zaraz coś będzie... Nie, nadal ma swojego kochanka. No i jak właśnie jego plana dowiaduje się o tym, że jej ukochany znowu poszedł do Balladyny, a nie do niej, no to już jest wtedy turbo wkurzona. I tym razem już się nie stara o jego serce, tylko żeby go ukarać, zamienia go w wierzbę. Po prostu, wiecie, to jest właśnie element fantastyczny. Po prostu stoi sobie grabiec, a ona za karę siup, wierzba, robi z niego wierzbę. No i tak sobie stoi w lesie. No i tutaj znowu mamy kontrast pomiędzy Aliną i Balladyną, bo Alina z wielką pracowitością zbiera maliny, szybko, wiecie, stara się, wysila się i właśnie tak jakby ma w głowie, że kolor tych malin, no że po prostu te maliny kojarzą jej się z ustami Kirkora, czyli ma nadzieję, że swojego przyszłego męża, czyli w sumie tak jak powinna się czuć. Natomiast Balladyna totalnie odwrotnie, te kolor tych malin, jakby widzi te maliny, ma przed oczami krew. Krew, po prostu krew. Już znaczy, że coś z nią było... Fiu, fiu, nie tak. Właśnie też można się zastanawiać nad tym, czy Balladyna była chora, czy miała jakieś... ja na przykład miałam tak na polskim też takie rozważania, czy może ona na pewno była zdrowa, czy nie była czasem chora psychicznie, bo to, co potem zobaczycie, będzie robiła, no to nie świadczy, żeby było coś z nią wszystko okej. No nie jest w ogóle, nie wysila się nad zbieraniem malin, narzeka tylko, że no nie może znaleźć tych owoców, no nie ma, no i co tu zrobić. No i potem spotyka swoją siostrę Alinę, widzi, że ta już ma pełny koszyk i wie, że zaraz pójdzie i wygra. No więc wyśmiewa się z niej, że co ty stara z księciem, coś ci się chyba pomyliło, jakby halo, to ja się bardziej nadaję. I bierze nóż, siup, zabija Alinę. Koniec. Całą sytuację widzi grabiec zamieniony w wierzbę oraz go plana i Skierka, którzy są gdzieś tam ukryci. Później przychodzi Filon, który widzi, ten Filon, który, wiecie, tak bardzo chce znaleźć żonę, ale jest taki, że nie może jej znaleźć, tam sreda data, widzi właśnie tą nieżywą Alinę i się zakochuje w niej, zdechłej już niestety. Nie mogę czasami ze swojego opowiadania wam, no bo zakochuję się po prostu w nieżywej Alinie. Balladyna już wtedy ma wyrzuty sumienia, nie wie co zrobiła, to było dla niej takie, działało pod wpływem chwili, no wiadomo, to nie była przemyślana decyzja, więc to jest jej taka pierwsza zbrodnia, więc no ma wyrzuty sumienia. Tak, tej popełnionej zbrodni, na jej czole pojawia się po prostu czarna kropka, czarna plama, która już jej towarzyszy dalej przez całe życie. No i już Balladyna wraca do domu pochwalić się: siema, mam koszyk malin, to jak znalazłam. Alina w ogóle poszła sobie do swojego kochanka, Kirkor, Alina w ogóle cię osrała, poszła do innego, to ja jestem tutaj twoją kochana, ja dla ciebie zebrałam koszyk malin, ale jestem super świetna. A już ta wdowa, czyli jej matka, już chwilę przed jej przyjściem już wiedziała, że to ona się zbliża, bo po ptakach po prostu, nawet zachowanie ptaków już można to zauważyć, bo zawsze jak ptaki widziały Alinę, to tak radośnie sobie ćwierkały, a jak widziały Balladynę, to zwiewały z kilometra. Także no już wiedziała, że to po prostu idzie Balladyna, no i miała rację, przyszła Balladyna i Kirkor uradowany, że znalazł swoją, wiecie, żonę, stwierdził: okej, no to ty jesteś moją żoną, brawo, wygrałaś konkurs. A nadal ma te wyrzuty sumienia, wie, że źle zrobiła, widzi wszędzie krew, nawet na różach widzi
widzi po prostu krew. Trwają przygotowania do ślubu, ale ona jest taka, oj, no coś, co ja właściwie zrobiłam, zdaję sobie sprawę, nie może spać po nocach i w ogóle. No już tutaj przenosimy się do zamku, już normalnie Balladyna tam się cieszy, obserwuje swoje bogactwa, które już wiecie, jest jego żoną, co teoretycznie należą do niej. Już widzi swoją przyszłość, jak to świetnie, bogato będzie sobie żyła, no ale właśnie wtedy książę jej mówi, że no, siema, ja muszę lecieć, bo tak jak obiecałem Popielowi trzeciemu, muszę odzyskać jego koronę, muszę, no muszę po prostu coś zrobić. On ogólnie jak debil, bo nosi na czole wstążkę, tak żeby zakryć tą plamę, którą ma na środku czoła, żeby nie było, że zrobiła coś złego, po prostu nie chce się tak pokazywać światu, więc chodzi jak debil z wstążką na czole. To totalnie normalne, co nie? Bardzo. I w tym momencie zostaje sama w zamku, w sensie bez swojego męża, i chce ją odwiedzić wdowa, jej matka, ale ta już ją wygania, już się poczuwa w tym zamku i już mówi: spadaj stara, nie chcecie tu. No jak właśnie tam Balladyna jest sama w zamku, a jej mąż jest na tym wyjeździe, próbuje przywrócić tron Popielowi trzeciemu, to stwierdza, że jakby zrobi taki test na tej swojej ukochanej i wyśle jej jakby zamkniętą skrzynię, taką zapieczętowaną, i z wiadomością, że nie może jej otwierać, zabrania jej otwierania tej skrzyni, no i zobaczy, czy jest wobec niego tak jakby lojalny. No ale tymczasem Balladyna idzie do pustelnika, bo już jest tak załamana z tym, tą swoją plamą, idzie do pustelnika i prosi go, żeby coś zrobił z tą plamą, prosi go o pomoc, o ratunek, żeby ta plama zniknęła. Pustelnik mówi jej: no, czy ja ci wyglądam na czarodzieja? Sorry, ale popełniłeś zbrodnię ewidentnie i ja ci tej plamy nie zmyję. No i Balladyna mu się nie przyznała oczywiście do zabójstwa siostry, ale starzec nie jest głupi, jest pustelnik. No i zorientował się, że zabiła Alinę i powiedział jej, że jedyne co właśnie by mogło to to z nami jakby zmazać, to Alina powstająca z grobu. No i później pustelnik idzie sobie w las, zostawia na kamieniu tą koronę Lecha, tą taką, wiecie, cudowną, i w tym czasie szybko, szybko zagrada się tam Skierka z Chochlikiem i siup! Zabierają koronę i oddają ją Goplanie, swojej, swojej królowej. No i Goplana nadal się nie pogodziła z tym, że nie ma swojego ukochanego grabca, więc stwierdza, że okej, okej, już nie będziesz tym drzewem, zamienię cię w króla dzwonkowego. Nie wiem czemu tak, ale postanowiła zamienić go w króla dzwonkowego. Teraz dzieje się dosyć nieciekawa akcja, bo okazuje się, że rozmowę Balladyny z pustelnikiem, tą wiecie o zabójstwie siostry, podsłuchał Kostryn. No i Kostryn ogólnie teraz jest przeszkodą na drodze do, wiecie, władzy Balladyny, więc no co, wiadomo, trzeba wyeliminować przeciwnika i po prostu Balladyna postanawia go zabić. Super, pierwszy krok do sukcesu. Ogólnie okazuje się, że rozmowę Balladyny z pustelnikiem podsłuchał Kostryn i wie o zabójstwie Balladyny. No i w tym momencie do zamku przyjeżdża Gralon, tak, Gralon, dobrze mówię, dobrze. Gralon, czyli sługa Kirkora, właśnie z tą skrzynią, którą wysłał Kirkor, żeby sprawdzić tam lojalność Balladyny. No i mówi jej: no nie możesz otwierać tej skrzyni, tak ci powiedział Kirkor i koniec. No i Kostryn stwierdził, że no coś tu nie gra, coś, ta akcja jest jakaś tą skrzynią. Widocznie Gralon się zna też tajemnicę tego morderstwa i też się połapał, co się stało, więc trzeba go zabić. Więc bierze się za zabójstwo Gralona, który w ogóle nic tak naprawdę nie wiedział i był w ogóle niewinny w całej tej sytuacji, ale biedny ginie. I Balladyna pomaga Kostrynowi właśnie w zabójstwie. No i jest to właśnie taki moment, który łączy Kostryna z Balladyną. I w zamku Kirkora odbywa się uczta, na której nagle przychodzi wdowa w łachmanach, która żali się, że no, puśćcie mnie, no zamknęli mnie w jakiejś wieży bez jedzenia, w ogóle jestem biedna, na zewnątrz burza, w ogóle pioruny walą, wichura wielka, a tutaj biedna wdowa bez jedzenia zamknięta w wieży, prosi po prostu o pomoc. No ale Balladyna się nie przyznaje, że to jest jej matka, w ogóle jakby wiecie, mówi: ja nie znam tej kobiety, niech ona wyjdzie, ja nie mam z nią nic wspólnego, rozumiecie? Jak bardzo musi mieć twarde serce, i po prostu każe jej się wynieść z zamku.
No i w tym momencie przychodzi posłanie z wiadomością, że Kirkorowi udało się zdobyć koronę i udało się, wiecie, zrzucić tego popiela czwartego. No wygrał po prostu z popielem czwartym i popiel czwarty już nie jest królem. Jest akcja, w dalszym ciągu Balladynę prześladuje ta myśl o zbrodni i w pewnym momencie widzi na tej uczcie Alinę z dzbankiem malin na głowie i to musi być bardzo przerażające. No i widzi, wmawia sobie, że jest okej, dobra, ja jestem po prostu zmęczona i wychodzi z tej sali, ale w tym momencie po prostu no nie zdąży nawet wyjść, bo mdleje. Po prostu jest tak przerażona, że mdleje. Kirkor w tym czasie szuka nadal tej korony Lecha, no a ta wdowa biedna, której Balladyna wyrzuciła, no po prostu jej córka Balladyna wyrzuciła ją z zamku, idzie do pustelnika, prosi też o pomoc, chce mu się wyżalić, chce mu opowiedzieć całą historię, jak to wyglądało. No i pustelnik, ogólnie piorun wypalił jej oczy, więc jest w ogóle już... No nawet nie wiem, jak to nazwać, jest po prostu w sytuacji dramatycznej. Córka, to okrucieństwo córki doprowadziło ją do takiego momentu, że próbowała się powiesić, ale jej się nie udało, bo gałąź drzewa się zerwała w tym momencie, jak ona, wiecie, wisiała. Jakby to jest dziwna akcja, ale tak, no po prostu wygnała, piorun jej wypalił oczy, w ogóle chciała się powiesić, nic jej nie wyszło, więc poszła załamana w żalicie do pustelnika. Pustelnik powiedział, że jak tylko odzyska koronę, będzie znowu władcą, to pierwszy co zrobi, to ukaże właśnie Balladynę. No i Balladyna oczywiście, że nie jest głupia, trzeba przyznać, że te wszystkie swoje tutaj akcje zaplanowała całkiem rozsądnie, o ile można to tak nazwać. No, jakby kolejną osobą stojącą jej na przeszkodzie do zdobycia władzy jest grabiec, który właśnie był zamieniony wtedy w drzewo, więc widział, jak zabija swoją siostrę, więc bała się, że może go wydać, także po prostu poszła zabić grabca. I kazała Kostrynowi zabić pustelnika, bo to była kolejna osoba, która wiedziała o jej przestępstwie. No, nie powiedziałam mu, ale sam się domyślił. No, także kolejna osoba do wyeliminowania. Także wspólnie pozbyli się w sumie tych dwóch osób, które im przeszkadzały. No i później Goplana jest tak przerażona tym wszystkim, co się stało, jakby widzi, że no tutaj giną ludzie, tutaj się dzieją dziwne rzeczy i ma wyrzut sumienia, że to przed nią się wszystko stało, przez tą jej intrygę, którą zrobiła na początku, wiecie, z tym, z Kierką i Chochlikiem. Więc no, ma wyrzut sumienia, także stwierdza, że z kluczem żurawi uda się na północ. Po prostu opuszcza jezioro Gopło, swoje, wiecie, miejsce życia do tej pory i po prostu ucieka od tej całej afery. No i Kirkor jest w tym momencie na bitwie, jakby napadają na niego jacyś ludzie, jest ogólnie jakiś zamęt, jest po prostu bitwa. Tam jeszcze w tym momencie dowiaduje się, że pustelnik umarł, więc jest w ogóle dzika sytuacja. Niestety na tej bitwie wojsko Kirkora przegrywa, a sam Kirkor ginie właśnie w tej walce. W tym momencie Balladyna już w sumie jedyna osoba, która została jej do wyeliminowania, jest to Kostryn, jej już teraz wspólnik tak naprawdę, który pracował, jakby wiecie, dla Kirkora, no ale jak już Kirkora nie ma, no to już tak naprawdę się nie ma o co martwić, więc stwierdza, że musi zabić Kostryna, więc zatrutym nożem kroi mu bochenek chleba, więc daje mu ten zatruty bochenek chleba i go w ten sposób zabija. Ale Kostryn jeszcze chwilę przed tym, jak upada, to ostrzega ludzi przed Balladyną. To jakieś tam jedyne ostatnie słowa, które zdąży powiedzieć przed śmiercią. No i Balladyna w tym momencie stwierdza, że okej, musi się zmienić, musi poprawić swoje postępowanie. To jest taki jeden w sumie moment w całym utworze, kiedy ona coś takiego myśli. No i stwierdza, że właśnie jakby każe uwolnić jeńców i nakarmić żebraków. To jest jedyny dobry gest z jej strony. I potem rozpoczyna się sąd, w którym jako pierwszy, tutaj już czytam z gotowych źródeł, bo po prostu tego dokładnie nie pamiętam. Pierwszy oskarża lekarz, informując o truciu Kostryna. Karą ma być śmierć zabójcy. Jakby no oni nie wiedzą, wiadomo, że to Balladyna tam to wszystko zdecydowanie popełniła. No ale wszyscy chcą się dowiedzieć, kto to zrobił, no i chcą ukarać tą osobę. Jako drugi przemawia Filon, opowiadając o tragicznej śmierci Aliny. I tu karą też jest śmierć. Ostatnia przemawia wdowa, nie chce jednak wyjawić imienia wyrodnej córki, za co zostaje skazana na tortury. I jakby no...
pomimo tego, co zrobiła z nią córka, jak bardzo źle ją potraktowała i jak bardzo w złej sytuacji była przez nią wdowa, mówi, że no nie powie imienia tej swojej okrutnej córki. No bo po prostu nie chciała, mimo wszystko, widzicie jaka wielka jest matczyna miłość, po prostu nie chciała, żeby no Balladyna miała przez nią tak przerąbane, myślała, że może jeszcze jej córka się zmieni, więc opowiedziała swoją historię, ale nie powiedziała, kto jest jej córką. No ale oni stwierdzili, że no coś kręcisz, nie chcesz powiedzieć imienia, no to tortury, tortury i koniec. W taki właśnie sposób matka Balladyny również umiera, nigdy nie wyjawiając tej tajemnicy. No i w ten sposób Balladyna musi po raz trzeci na tym sądzie wydać wyrok śmierci na tą osobę, która jest odpowiedzialna za te zbrodnie, czyli trzy razy wydaje wyrok śmierci właśnie na siebie, bo to ona jest za to wszystko odpowiedzialna. No i nie jest świadoma tego, że coś się stanie, bo myśli, no kurde, ja jestem tu królowa, ja tu sobie wydaję wyroki, no to sobie wydam na siebie, no i co z tego? A tu bęc, bum, siup, piorun, piorun po prostu, właśnie to jest ta sytuacja tragiczna, czyli coś niezależne od niej, siła wyższa, po prostu piorun ją zabija. No, wydała na siebie wyrok śmierci, więc wszystko się wypełniło. Także sprawiedliwości stała się zadość, to było krótkie streszczenie historii Balladyny. Naprawdę bardzo krótkie, polecam przeczytać tą lekturę, bo jest w sumie jedną z, myślę, ważniejszych i no, po prostu polecam przeczytać. To byłoby już na tyle w dzisiejszym filmiku. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeśli Wam się filmik podobał, zostawiacie kciuki w górę i widzimy się już za tydzień na filmiku na moim kanale. Buziaki, pa, pa!